Dziękujemy pięknie. Podobał Wam się utwór? To bardzo się cieszę. A jest Wam ciepło czy zimno? Komu jest ciepło? A komu trochę zimno? To trzeba się mocniej poprzytulać. To wtedy może się cieplej zrobi. Nie wiem, czy tu mamy jakiś barszcz, czy jest jakiś... Jest Mikołaj, święty Mikołaj, czyli patron parafii. No i przede wszystkim otwarcie nabrzeża. Właśnie za chwilę prezydent Polski przyjedzie. Wszyscy pójdziemy razem z Mikołajem na wybrzeże, żeby na nabrzeże, żeby zobaczyć odpalenie pierwsze z napisów. Będziemy zatem zrobić zdjęcia, zapoznać się z tym pięknym kawałkiem rewitalizowanego fondonu. Czyli dzisiaj dominują nastroje wigilijne. Zdecydowanie świąteczny nastrój i taki można powiedzieć prezent, no bo nabrzeże właśnie dzisiaj jest częścią tego nad Wisłą. A z drugiej strony wystarczy popatrzeć po rynku, jest klimat świąteczny, są piękne ozdoby, też społecznie ściągnięte tutaj. Także myślę, że ludziom się podoba. Drodzy Państwo, jak zapalą się choinki, to znak, że jednak prąd wrócił. Donieśliśmy do wiatru. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się na kolejnej edycji Wigilii pod gołym niebem w Starym Fordonie. Cieszymy się, że możemy po dwóch latach przerwy gościć Państwa na zrewitalizowanym rynku. Podziękowania za świeżo wyremontowane nabrzeże w Starym Fordonie. Nabrzeże to jest taki nasz symbol powrotu Fordonu nad Wisłę i pokazania miasta Bydgoszczy, że nie tylko leży nad Brdą, ale również nad Wisłą. Panie prezydencie, bardzo dziękujemy za to, że spełnia pan nasze fordońskie życzenia. Dzisiaj są Mikołajki, gwiazdka, Wigilia. Spełnił nam pan kolejne życzenie. Życzyliśmy sobie nabrzeża, wyremontowanych bulwarów, które obecnie się remontują. Mamy jeszcze kilka złożenia życzeń. Witam serdecznie, szanowni państwo. Oczywiście choinka to nieodłącznie ten moment, w którym my myślimy o Bożym Narodzeniu. Ono jeszcze za kilkanaście dni, ale dzisiaj spotykamy się i bardzo się cieszę po raz kolejny na Starym Rynku Państwa, na Starym Rynku w Fordonie. Oczywiście Państwa obecność pokazuje, jak bardzo to miejsce się zmieniło, jak tego Państwo nie chcę za długo tutaj przemawiać. Jesteśmy w tym okresie już przedświątecznym. Myślę, że każdy z nas w tym okresie myśli o świętach, o tym, jak je przygotować, o problemach, które na pewno w tym roku może w większym stopniu niż w latach poprzednich
pojawiają się w związku z tą organizacją, ale bądźmy dla siebie życzliwi, bądźmy otwarci, bądźmy uśmiechnięci. Wówczas łatwiej przez te trudne dni, dla niektórych bardzo trudne, przejdziemy. Wszystkiego najlepszego i na koniec, niech te marzenia się spełnią. Jak szybko, to w części zależy ode mnie, ale w części nie ode mnie. Ale razem na pewno osiągniemy to szybciej. Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu wraz z mieszkańcami naszej dzielnicy chcielibyśmy panu podziękować za otwarcie Bydgoszczy na Wisłę, rozpoczęcie procesu przywracania jej całemu miastu i konsekwentne nawiązanie do wiślanej tożsamości dawnego miasta Fordon. Wielkie brawa dla pana prezydenta. Jeszcze zaprosić na scenę przewodniczącego Rady Osiedla Stary Fordon Cieśnika Andrzeja. Już jest tak! Każdy może sobie zrobić zdjęcie z tym napisem.